Hej, hej, kochani, cześć, witajcie. Widzicie, co ja dzisiaj przyniosłam do nagrania w tym filmiku? Dostałam od moich przyjaciół taką oto kulę LOL. Ona jest cała owinięta, no i przypomina mi piniatę. Jednak niestety nie można jej rozbić. W środku mi powiedziano, że jest schowana jakaś kula LOL Surprise. Tutaj nawet widnieje, zobaczcie, specjalne logo. Ta kula ma mnóstwo tutaj na sobie takiej bibułki. Jest i kolor pomarańczowy, żółty, czerwony, no i zielony. W tym odcinku sprawdzimy sobie, co kryje ta piniata. Wy zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. Jak to moja koleżanka powiedziała, że ta LOL Surprise piniata przypomina jej jakiegoś dziwnego stworka albo pieska, który ma taką długą sierść. Zobaczcie, to naprawdę wygląda jakby żyło. No ale nie traćmy czasu, tylko sprawdźmy, co tam kryje się w środku. Czas rozerwać tę piniatę. A, to wcale nie jest takie łatwe, bo ona jest mocno tutaj posklejana. Ile tutaj jest warstw? I kolor zielony. Może to po prostu tak pourywajmy. Zróbmy tutaj małą destrukcję, małą zadymę. Wzięłam tę kulę nieco niżej, aby Wam pokazać, ile tutaj jest kolorowych paseczków. Powoli już nam się pokazuje kula. Ale to jest mocno sklejone. Jeszcze tylko odrobina czerwonego koloru, który będę musiała ściągnąć i mamy kulę. Wow, jest to LOL Surprise, seria trzecia. Zwierzaki, o, pecy, został jeszcze tutaj kawałek na oczku pieska. Wow, no to moi przyjaciele musieli się nieźle natrudzić, aby to wszystko schować w tych kolorowych paseczkach, a kula wygląda naprawdę super. Jest to druga odsłona trzeciej serii peców. Oryginalna kula LOL Surprise, to co? Kciuki do góry, mnóstwo. 1000 kciuków do góry musi być pod tym filmikiem i zaczynamy wielkie otwieranie. Uwielbiam takie niespodzianki. A, wiecie co? Ściągamy pierwszą warstwę. O, suwaczek idzie w dół. I ściągamy od razu i chyba każdy już wie, że pod pierwszą warstwą kryje się rebus. O, proszę bardzo. Sukienka i strzałka do góry. Dress up, sukienki w górę. Coś takiego, tutaj po angielsku mamy do góry nogami napisane rozwiązanie. Dobra, pierwsza niespodzianka jest. Teraz zerwijmy drugą warstwę. Ostrożnie. O, musimy tutaj dobrze zacząć, o, żeby bez problemu ściągnąć. Tutaj powinniśmy mieć naklejki. Ale super! I to aż 5 naklejek, dzięki którym będziemy mogli oznaczyć, co nasz zwierzaczek będzie potrafił robić. Czy się posiusia, popłacze, opluje nas, zmieni kolor, czy też może będzie mieć jakąś jedną dodatkową funkcję, która jest przeznaczona tylko do figurek z trzeciej serii. Ale śliczna jest ta warstwa! Ten tutaj kotek ze skrzydełkami jest naprawdę fantastyczny i kotek nie przypomina wcale kotka, tylko jakiegoś aniołka. Okej, mamy kulę, a w środku mnóstwo niespodzianek. No i oczywiście nasz piasek, czyli nasza kuweta. Zacznijmy od rączki, zróbmy sobie torebkę z naszej kuli. Będziemy mogli zrobić sobie taką żółtą torebeczkę. Pierwsza niespodzianka. Tę ulotkę odłożymy, naklejki tu. Pierwsza niespodzianka to... Wiecie co? Gdzieś tutaj miałam nożyczki, ale chyba mi gdzieś zaginęły. Muszę sobie poradzić w ten oto sposób. No co jest? Otwieraj się, paczuszko! No już? Nie mam tyle siły i musiałam jednak sięgnąć po nożyczki. A tutaj, tutaj mamy łopatkę do kuwety. Śliczna, taka granatowa. Jakbyście się pytali, dlaczego mam troszeczkę takie czerwone palce, to od tego, że przed chwilą nagrywałam specjalnie dla Was odcinek z kulą musującą, która była czerwona. No i niestety tak mnie troszeczkę zafarbowała. Tutaj z kolei mamy
Ej, to wcale nie jest buteleczka, to jest kartonik z mlekiem. Missing, have you seen, miau, kotek. Poszukiwany zaginął niestety. To już jest mała podpowiedź, że chyba zwierzakiem będzie jakiś ładny kotek. A ja uwielbiam kotki. Tutaj mamy... O! Jaka ładna torebeczka. Jaki ładny kapelusik. To jest, wiecie co, taki berecik. Troszeczkę w stylu francuskim. Wygląda super. Wielka, ogromna ulotka. No, ulotka naprawdę prezentuje nam wszystkie psiaki, kotki. Tutaj nawet jeszcze chomika i takiego kotka, który zmienia się w syrenę. Jeszcze jednego chomika i tu chomika i tu chomika. No, nie mam niestety żadnego chomika w swojej serii, bardzo bym chciała. Zanim otworzymy naszego zwierzaka, sprawdźmy jeszcze naszą kuwetę różową. O, myślałam, że w środku będzie jeszcze różowy piasek, ale tutaj piasek jest taki zielonkawy, miętowy. No i poszukajmy niespodzianki w środku. Czy to będą buciki? Czy to będzie coś innego? Wiecie co? To chyba nie są buty. Ej, zobaczcie! To jest taka obroża, która ma granatową kokardkę. Czy tylko to mamy tutaj w środku? Czy coś jeszcze może jest schowane? Sprawdzę dokładnie cały piasek. Może nawet wysypię go sobie na rękę. I dokładnie sprawdzę, ale no, wydaje mi się, że tylko to było niespodzianką, więc tym razem nie było bucików. Teraz, aby piasek mi nie wysechł i się nie zmarnował, to z powrotem go odłożę i zamknę pudełeczko. No i teraz czas na wielką niespodziankę. Czy to faktycznie będzie kotek? Uwaga! LOL Surprise Pets, seria trzecia. Kula, która wyglądała jak kolorowa piniata, a w niej, tadam, jaka piękność! A kotek, takie łatki, pół ciała ma, zobaczcie, brązowe. Tutaj ma taką jasną łatkę. Szczerze Wam powiem, że na pierwszy rzut oka to przypomina mi troszeczkę mojego kotka, mojego słodkiego kotka. Może gdzieś Wam tutaj pokażę zdjęcie mojego kota, jak on wygląda. On również jest taki malutki, ma 3 miesiące i ma 3 miesiące, bo to jest Zuzka, ale śliczny ten kotek. Wow! Zobaczmy, jak będzie wyglądać z tą obrożą, z tą taką ozdobą. Co za elegantka! Do tego jeszcze ten taki kapelusik. To chyba bardziej będzie pasować do jej opiekunki. Sprawdźmy na ulotce. A faktycznie tutaj jest Fuzzy Fun Cosplay Club. Ona jest za kogoś przebrana. Ten kotek jest taki śliczny, że ja muszę koniecznie sprawdzić, co on potrafi robić. O, dobra, woda się nalała. Nakarmy teraz słodkiego koteczka. O. Cała woda musi być tam w środku. No i teraz uwaga, chwila prawdy. Chociaż może, wiecie co, jeszcze trochę wody doleję, aby było i nieco więcej. Oby tylko nie siusiał! Proszę! Taki śliczny kotek nie może siusiać! A! Nie siusia, tylko pluje! Oj, to jak mocno! Wow! Tutaj mi wszystko opluł, całą moją bibułkę kolorową. Jeszcze raz to sprawdźmy. Ale czad! Mam nadzieję, że więcej będę takich niespodzianek dostawać od moich przyjaciół. Jestem zachwycona. To jest w ogóle fajny pomysł, zrobić prezent dla swojej przyjaciółki i taką kulę właśnie owinąć kolorową bibułką, żeby od razu nie było wiadomo, co tam w środku się kryje. Sprawdźmy jeszcze raz. A, pluje! Ale super! Kochani, to już wszystko w tym odcinku. Spodobał Wam się ten słodki kociak, który moim zdaniem wygląda prześlicznie, to zostawcie kciuki do góry, no i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Podobało Wam się? No to udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!